Koleżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracownicy polskiej policji, szanowni policyjni emeryci, szanowni państwo. Zbliża się szczególny czas, święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Czas, kiedy zamiast codziennej służby i pracy możemy spotkać się z najbliższymi, dzieląc się radością i nadzieją. W tych dniach hierarchia ważności spraw zmienia się, bowiem są to szczególne chwile życzliwości i rodzinnego ciepła. Czerpiąc z nastroju świąt, chciałbym przekazać funkcjonariuszom i pracownikom policji oraz waszym rodzinom i najbliższym życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Chciałbym serdecznie podziękować policjantom, a także pracownikom policji za wszystko, co robią dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych obywateli. Życzę wam sukcesów oraz satysfakcji spełnienia odpowiedzialnej służby i pracy. Proszę o przekazanie najlepszych życzeń waszym rodzinom i bliskim, których wsparcie i wyrozumiałość stanowi niewątpliwe wzmocnienie waszej postawy zawodowej i dodaje sił do lepszej służby. W tych szczególnych dla nas dniach łączę się także z najbliższymi funkcjonariuszy, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca i poświęcili życie podczas służby. Przez symbolikę łamania się opłatkiem kieruję życzenia do naszych kolegów i koleżanek, policjantek i policjantów, którzy wykonują obowiązki poza granicami kraju. Oddalenie od bliskich i przyjaciół jest szczególnie trudne w okresie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. W ten świąteczny czas kieruję również serdeczne życzenia do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz związków zawodowych działających w policji, którzy wiedzą, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa i z zaangażowaniem wspierają naszą formację. W imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej policji składam państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości i rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku.